Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z serii Medium. Zobaczymy, co dzisiaj nas czeka w tej cudownej krainie, chciałem powiedzieć, w byłym ośrodku Niwa. Czy będzie mnie ten potwór ganiał znowu? Czy da sobie siana? Oczywiście zapomniałem, co tu trzeba zrobić. Dostań się do świetlicy, zdobądź nożyce do metalu, odeślij duszę pozostałych ofiar. Znajdź Ryśka. No dobra. Tylko gdzie jest Ryszard? Dzień dobry, potworek. Fajnie. Mam nadzieję, że ja się nie wracam jakoś. It's like a glove. Just let me try one. It all ends in me. Rozumiem, że zaczęło się pozytywnie. W moim stylu. Świetnie po prostu. Kucamy i idziemy, dobra. To jest jak ten chodzący predator normalnie. Dla mnie mogłoby w ogóle tych elementów nie być w tej grze. Ani to straszne, ani to niepotrzebnie wydłuża zabawę. Najgorzej, że go nie widzę. Se gościu pogadam. Czy ja się wracam? Czy mi się wydaje? A nie, dobrze, poszedłem. Szepty, wszędzie szepty. Balerina? Balerina? This room has Guy written all over it. In big sloppy letters. Po czym wnioskuję, że tu facet mieszkał? Bo majty leżą? Nice card. Was Vivienne one of your stars? Vivienne. Eugeniusz Denisek, impresario gwiazd. No okej. Okay. O, mamy widzenie. Okay, last one. I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Już to wszystko? To się rozgadała dziewczyna. Vivienne? Just Vivienne? No. Probably just a stage name. The artist formerly known as Vivienne. Ile razy powiesz te Vivienne?
Może przez dziurkę podejrzeć? That's her room. Someone couldn't even let her have her privacy. Jakiś zboczeniec podglądał przez dziurkę. That name, it's everywhere. But that wasn't the real you. No co ty? Yeah, this wasn't her room. I'm guessing her manager's? I co, menadżer ją podglądał przez dziurkę? No spoko. Dobra, rozumiem, że przenosimy się do lustra. Zobaczmy, czy coś tutaj ciekawego jest. A, wyraźnie twórcy chcą, żebyśmy tutaj poszli. No to idziemy. O, kolejne lustro. Czyli tak jakby przejdziemy do tego pokoju, rozumiem. Okej, maskę mamy. No podnieś to. You? What are you? No! Get out! Ah! No! No, not pleasant. Not pleasant at all. Dobra. And still no name. There's gotta be something. Spoko, kobieta, zaraz się dowiemy. Przenosimy się zatem do naszego świata. Okay. Let's find out who you really were, Vivian. Myślę, że będzie jakieś widzenie. Nie, na telefonie nie. A page was torn out. I can't make out the numbers. Dom Jerzego, mama, ośrodek Niwa. 5896. To jakby ten numer do jakiegoś sejfu. Przepraszam, czy to jest jakiś sejf? Tori. I guess one of these names belongs to your true self. But which one is it? Stawiam na Eli. I co to wszystko? Widzę, że w szachy grała. Dobra, czyli rozumiem, że w tym pokoju już więcej nie znajdę nic. Idziemy na zewnątrz. I still don't know her real name. Just words. Sounds without meaning. Serio? Nie wyjdziesz? Coś tu na dole jest. Partial numbers. One of these must have meant something to her. Rozumiem, czyli zbieramy karteczki. Boże, dobrze, że nie zapomniałem o tej funkcji jakiegoś jasnowidzenia. Znowu bym się motał godzinę. Czyli co, mogę jakoś kartki połączyć, czy coś? A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. Mam nadzieję, że nie muszę zapamiętywać tego numeru. Oh my God, Ellie! I thought you were... No, I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? You did? But... Eugene, that slippery son of a bitch. Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So, if you were talking to Ellie, that means
Tori. It's you. The real you. That's your name. It made sense, really. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. Cholera, czyli się pomyliłem. Obstawiałem Eli, a to jest Tori. No cóż. Szansa była pół na pół. Okej. Po co mi te lustro? Gdzie ja jestem? Dobra, tu przechodziliśmy nad przepaścią. Zaraz. Przejdę jeszcze do tamtego świata, zobaczę co tutaj widać. Tak, widać, że nie przejdę. Pani kochana, tutaj co? Przepiękny stół. A tu na prawo da się wejść? A, to był ten potwór. Ale mógłbym pozwiedzać teraz w sumie. Może już go nie ma. A zawsze mogą być jakieś notatki ciekawe albo coś. To się nazwiedzałem. Dobra, czyli ewidentnie wracamy do lustra i śmigamy. Maskę założyć. To nam da pewnie dostęp do tych nożyc. Przetniemy łańcuch i gdzieś wyjdziemy. To jest plan. I'm not gonna lie. It felt good. Putting that curse of mine to good use. Moments like that used to keep me going. Now, I'm not sure anymore. Dobrze, kobieto, nie rozkminiaj, tylko ja nie pamiętam, gdzie mam iść. Ale ewidentnie trzeba w lustro wejść. Panie kochany. Dobra. Tędy nie przejdę, dobra. Same dobra. Ale ty, dziewczyno, biegasz jak... byś chciała, a nie mogła. Boże, i co, teraz trzeba przez ten basen przechodzić cały, czy jak? Okej. Tu muszę mieć te klucze. Sala gimnastyczna? Nie pamiętam. Może stamtąd przyszedłem? Dobra. Czyli co? Lustro zostaje. Gdzie to lustro? W tamtym pokoju chyba. Zobaczmy, co tu zobaczymy. A, i tutaj chyba się zakładało. Dobra. Tori. It's okay. You can be free now, Tori. Thank you. Thank you. You did it, Marianne. Sent them away. To a better place, I hope. Hell. Anywhere is better than here. I co? Mi to dało?
lustro. Fajnie się świeci w tym lustrze wszystko. Czy ja mam tutaj zejść, czy co? Will you just let me pick you up already? A, to są te nożyce, kurde. A ja myślałem, że się świeci na biało, że tam mogę zejść. Jakaś tajemnicza notatka. Pan Rykowicz wymaga ode mnie zbyt wiele, łagodnie mówiąc. Jestem pielęgniarką, a nie niańką. Rozumiem, że ktoś musi się nią opiekować, ale i bez tego mam ręce pełne roboty. Nie chcę się dalej czytać, niestety. Czasem słyszę, jak prowadzi z nimi całe dyskusje i mogłabym przysiąść, że brzmi to, jakby rozmawiały ze sobą dwie osoby. Boże. Zrozumiała rozwojenie jaźni. No, w końcu. Fucking finally. Bardzo dobrze podsumowane. Ciekawe, czy powrót będzie taki prosty. Idź do świetlicy. Kuźwa, gdzie była świetlica, ludzie? Chyba na dole. This place. This is where it started. Czyli co, ja tu nie byłem? I'd never felt darkness like that before. That thing had been there. It was where it made its first kill. Where it tasted death. And liked it. No podnoś, kobieta. I czytamy. Mój biedny pan Tarkowski, co się z panem stało? Przyszły wyniki badań, żadnych oznak urazu mózgu czy demencji. A mimo to patrzę w te pana smutne, usta oczy. Poprawi ci humor. Ciekawe, co to jest ta venlafaksyna, kuźwa. Wymyślają te nazwy dla tych środków jakichś farmakologicznych. Ciężko wymówić. Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even a speck of you left? I hope so. 'Cause I want you to feel everything. Uśwa, to na ostro. Got to her first. But why? To ja myślałem, że ta pielęgniarka go zabiła, a to chyba on, tą pielęgniarkę. Fajne. Pan Rakowicz oszalał. Kurde, wszyscy grają w Resident Evil, Willicz, a ja w Medium. No cóż, tak to jest, tak. Nie ma się kasiory na nowe gry. Jakby ktoś z oglądających chciał podarować Residenta na Xboxa, to się nie obrażę. za cienki w dupie jestem, żeby dostawać gry za darmo. Dobra, przecinamy. Jakaś gierka jest. So worth it. I love you, bolt cutters. Też kocham te nożyce. Przynajmniej skrót mi się otworzył. Dobra, poświećmy po okolicy, bo nie wiem, gdzie mam iść. Logiczne by było, że schodami na dół.
Szkoda, że twórcy gry nie zostawili tej, no, kamery swobodnej. Tylko narzucili jeden słuszny swój widok, no ale... Kinda sounds like a spy name. Cutters. Bolt Cutters. Zabawna się robisz, dziewczyno. Like in a movie you don't use your real name for. W sensie co, fikołach byś chciała zagrać? Byś miała pseudonim? Głębokie gardło albo coś? Mam nadzieję, że ja nie idę dobrze. Nie będzie mi się chciało wracać. Długi ten korytarz. Okej, to są jakieś drzwi. Mam nadzieję, że jak wejdę to... Kurde, no chciałbym pozwiedzać jeszcze tamtą okolicę. Okej, to pozwiedzam. Jak mogłem przypuszczać, że będą drzwi otwarte? A, to po lewej był ten... basen przecież. Teraz się masowo poprzecinamy tych łańcuchów za wszystkie czasy chyba. Elegansiara. Dobra, otwieraj. Myślę, że już jestem niedaleko. Drzwi nadal zamknięte. Czyli tędy. Jezu, jak ta kamera zmienia te ujęcia, to... Okay, Marianne. Let's see what Sadness wanted me to see. Tracę orientację. Hope she's all right. Co za muzyka była? No ale tu nic nie ma. A wyraźnie słyszałem, jakby pozytywka grała. O, ja ten plakat oglądałem? Tak, bo to maluszek. Dobra, idziemy do tej świetlicy, bo czasu szkoda. Mam nadzieję, że w świetlicy nie będzie potworka jakiejś akcji chorej. All right. Here we go. Here we go. No idź, kobieta. Deszczyk pada, jest burza. O, animacja się włączyła. Smutka. There you are. Thank God. You're all right. I was so worried. Oh,
Yeah. That thing almost got me. What the hell is it? It came from shame. From helplessness. From rage. Rage? It's like anger, but more. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Your friends? I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No, no. It'll eat you too. Just like the others. Shh, shh. I won't let it hurt you, I promise. Okay. Hey, why don't you tell me something about this place? It's the day room. We used to play here. With Richard? Is he one of your friends? No. But he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he? A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. I remember. Marianne, I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No. Don't tell them. It's don't okay. Tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No. No, Marianne. The Sadness. No, never again. Why did you bring me here? It was then I realized there was something she wanted me to see with my own eyes. To czegoś się dziewczyna przestraszyła. Okej. Dwa światy. Na górę patrzeć czy na dół. To jest ciekawe. Będzie zaraz brzytwa w akcji. Okej, patrzymy, naciskamy, wybieramy brzytwę i dziabiemy. Sobie takie rozcinanie tego już po raz dziesiąty, to takie już się nudne robi. Dobra, zobaczmy co na świetlicy słychać. Are you there? Mam nadzieję, że Richard to nie jest ten potworek czasami. Ta ma X, a ta ma A. Dobra, weźmy A. Skup się na świecie materialnym. Aha. A sheet of music. Well, at least part of it. Spoczko. Czyli teraz zbieramy nuty, rozumiem. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś głupiej minigierki z grą na fortepianie na przykład. Widzę, że tam ćmy są. Czy trzeba będzie się gdzieś naładować i shielda odpalić. Coś tu leży. Czytajmy. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Pracował w hucie jako robotnik. Wciąż bardziej chłopiec niż mężczyzna. Wylękniony ciągle oglądał się za siebie, jak za szczute zwierzę. Od razu wiedziałem, że jest wyjątkowy. Ciekawe.
mamy jakąś tajemniczą blokadę. O, konik. O, mamy widzenie na koniu. Przesuń się. Gather round, children. I want you to meet Lillian. She's going to be joining our painting class. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? Your friends? Oh, Lillian, I promised your father you would spend some time with the other children. Friends? Huh? Ciekawe, czy Liliana to jest ta smutka? Przez kilka lat próbowałem pchnąć go we właściwym kierunku. Studia. Komu dzisiaj studia potrzebne? Postawił tylko jeden warunek, sam chciał wybrać ich kierunek. Kariera architekta. No, architekt, fajna sprawa. Czyli jakimś malarzem był. Też. Dobra, to trzeba tam podejść do tych ćmów. Ciem. A, to jest ten. Jakieś wspomnienie. Tylko jak się aktywowało wspomnienia? Kurde. Bo czyś się zapomniałem. Aha, tak. Co, od razu trafiłem? Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but all right. I'll take care of him. Hollow like a puppet. Isn't that what sadness said? Co to za ten Richard jest? Widzę, że tam jakieś wejście. No, kolejne nutki. Spoko. Mogę już połączyć? Elegancko. Czyli jeszcze jeden kawałek mi brakuje. Wiem, że tam jest pokój, ale bym jeszcze... Aha, kapuję. Tu na lewo byłem, to teraz idziemy do przodu. Hello. This place is packed with memories. Bad ones. Guilt. Humiliation. Rage. Pani kochana, oglądamy. Nie śpimy. Stało się to naszym zwyczajem, siadaliśmy, ja ze szkicownikiem w ręku, on z zamkniętymi oczami zaczynał mówić. Wpisywał wszystkie rzeczy, które widział oczyma wyobraźni. I tak dalej, i tak dalej. Pragnął dzielić się z nimi, z kimś, kto dostrzegał w nich piękno, a nie szaleństwo. Panie kochany. Tamta ma globus, tam ma jakieś kości. That globe. There's a sense of loneliness coming from it. It feels incomplete. No tak wygląda, jakby jakiegoś jednego kółka mu brakowało, którego niestety jeszcze nie posiadamy. W swoich zbiorach. Da się na zewnątrz wyjść, czy nie bardzo? Nie bardzo. Dobra. Zatem zwiedzamy dalej. O, kolejny pokój.
numer 7. Locked. Może nożycami. Jakaś wiadomość tajemnicza na krześle. Tomasz. Zawsze zdumiewała mnie głębia i złożoność jego wyobraźni. I czemu ta kartka mi tak się przesuwa? Anioł czy demon? Używał chłopca, żeby ożywić swoją kreatywność. Brzmi troszkę podejrzanie. Ale tak troszkę. Zaraz. Jeszcze mogę się w tego ducha, znaczy w sensie z ciała wyjść. Tak sobie pomyślałem teraz. Bo też o tym zapominam. Idziesz, laska. Ha. Wiedziałem. Gdzie jest to wspomnienie głupie? Że nie mogę go odtworzyć czemuś. O, fajnie. Mamy brakującą obręcz. Dobra. To wracamy. I lecimy zasadzić obręcz. To teraz trzeba nią pokręcić, bo znowu jakaś zabawa w układanie. Świetnie. Matko Boska. Bardziej przez przypadek ułożyłem niż w jakiś sposób przemyślany. Kręcenie globusem. Piękny rysunek. Ktoś komuś został zabrany przyjaciółka. Pewnie została oddzielona od innej przyjaciółki. Co już? Wszystko? Dawaj, kręcimy tym globusem. Nie ma to tamto. I co, możemy wyjść teraz? Poddychać świeżym powietrzem w uzdrowisku Niwa. Przejść do pokoju obok. Tam mamy jakąś przypominaczkę. O, czyli możemy się naładować. Fajnie. Nie możemy. The spark's too weak to absorb. Trzeba nuty zebrać. Nut nie masz, dziewczyno, przecież to proste.
I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts of it. But the bad parts, they're always there, aren't they? You're a very smart girl, Lily. You know that, don't you? You're special. Her voice, is that sadness? Dlaczego mam jakieś wrażenie, że on jest pedofilem jakimś? O, coś leży. Klucze do pokoju. Fajnie. Twój kontroler został odłączony. No kuźwa, baterie mi się znowu skończyły. Okej. Okay. Baterie mi się rozładowały. W padzie od Sony to przynajmniej jest akumulator na stałe i dłużej trzyma, w padzie od Xboxa to po prostu masakra. Mam te paluszki, jakieś akumulatorki, szkoda gadać. Dobra, bierzmy klucze. Do siódemki. Dobra, już myślałem, że muszę ten naokoło śmigać. Przecinaj, laska. Tak przy okazji sobie przypomniałem, że gdzieś czytałem, że ta kobieta, którą sterujemy, to jest Weronika Rossati ponoć. Ale podobna, muszę powiedzieć. Dobra, idziemy do pokoju. To trzeba będzie kończyć za chwilkę. Otwierajmy. Teraz mamy klucz. Pięknie. Mamy kolejne wspomnienie. Mam nadzieję, że nuty gdzieś tu leżą. Proszę bardzo. Nadzieja matką. Nie głupich, ale mądrych. O, jakaś tajemnicza notatka. Gdy się zaręczył, na jakiś czas oddaliliśmy się od siebie. Z perspektywy czasu muszę przyznać, że byłem zazdrosny. Gdy się zaręczył, na jakiś czas oddaliliśmy się od siebie. Muszę przyznać. W sensie to jakiś facet zakochany w facecie był? Kurde, to się robi jak w tym jakimś romansidle brazylijskim. Będzie kuchnia kochanków. So that's how you found him? Yes. He was just lying there. Mr. Rekovich? I'm sorry. He was a friend. I just need a moment. That's not true, Thomas. You thought he deserved it. Dokładnie, my już wszystko wiemy. Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Wonder who he meant by them. Myślę, że niedługo się dowiemy, co to byli za oni. Dobra, idziemy. Fortepian odblokujemy. Naładujemy się. Aha.
żeśmy sobie drogę zategowali. Dobra, mamy fortepiano, składziemy. Aha, skup się na... Nie no. No właśnie. Trzeba nuty położyć, ludzie kochani. Dobra, żeśmy się naładowali. Teraz odpalamy shielda, przejdziemy przez te głupie ćmy. Mam nadzieję, że będzie fejwik. Będzie elegansiara. Ale jak się włączało? Okej. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. Aha, dzięki bardzo. Że mnie zdążył. Ciekawe, czy mnie cofnie daleko. Okej, podejście drugie. Chyba udane. Dawajcie mi save'a, bo zabiję. Gdzie my jesteśmy? To chyba jakaś sala bankietowa. Mamy jakiś obraz. Uncle Richard, my arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done. You know, Lily, you remind me of someone. A girl I knew when I was very young. Did you love her? Yes. With a young, innocent love, free of the ferocity of adult lives. Richard? I'm getting a weird vibe from him. There's grief, sorrow, and something else. Rysiu, ty coś... Dziwny kolej z ciebie, Rysiu. Ponoć ryśki to dobre chłopaki. Tak słyszałem. Byłem skończony. Musieli się ze mną pożegnać. Ze mną. Z Ryszardem Tarkowskim. Czułem się zazdrosny. Pusty. Musiałem się wydostać. Uciec od chorobliwej pustoty miasta. Przede wszystkim potrzebowałem przyjaciela. Boże, co tu się dzieje? Jak tu się dostać do tego czegoś? Coś tu jest, tylko nie wiem jak tam wejść. O, laleczka. Aren't you a bit old to be playing with dolls? Here. I bought it especially for you. Oh, a ribbon? It's beautiful. Thank you, Uncle Richard. Here, let me... on the other hand, why don't you do it yourself?
What was that? It's like something stirred inside him. Ciekawe, co w nim zadrgało. Jest ich wstążka. No, I didn't mean to. Oh God, what have I done? It feels cold. What have you done? Cóż mógł zrobić? Ach, cóż. Poszedł nad staw i ją zabił? Wózek inwalidzki, który sam się rusza. I had never felt anything. Usiądź. So desperate. It was calling out to me. It wanted to show me something. Będzie dzika jazda na wózku po mieście. O, coś nowego. God fucking damn it! Jakiś kolo. Ale to chyba nie jest Richard. Thought I could protect her. Idiot. What would you think of me? I failed you. Wygląda na jakiegoś aktora polskiego. Us. Tajemniczy zegarek. It's all falling apart. What? Yes, I know. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. Wait. You want what? Fuck! Też ma takie moce jak Marion. Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise. You know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. Well, you know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? Obraz. To pewnie obraz. There. Where? What? Yes. This is it.
it. Jaka skrytka normalnie. What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? To jakiś pamiętnik? Like he's obsessed. What is he? What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. You know, he was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard! Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back, I'll just... Whoa, easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't, I will kill him. No, muszę przyznać, że akcja się zagęszcza. Wypadałoby już na serio kończyć. Thomas, I wasn't expecting you. Is everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? I don't. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Tell me you didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's a sting inside of me. Shut up. You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. Knowing she was here. Knowing what she means to me. Thomas, I swear. I'll go away. You'll never. Wait. What are you? No. Let me out. Let me out. Let me in. Matko Boska, co tu się dzieje? Co on zrobił jego córce? Z
zabił ją nad tą wodą, czy co? Cancer spread far enough. Time to cut it out. Czyli rozumiem, że jesteśmy w głowie tego Ryszarda. Wolni Ryszarda od jego demonów. Dobra, bo był safe akurat. A już widzę, że ponad godzinę trwa ten odcinek. Za długo troszkę mi się zeszło tę grę dzisiaj, w tym odcinku, więc skończę teraz. Dzięki zatem za obejrzenie i zapraszam gorąco na kolejne odcinki z tej serii. Hej!